jak zrobić takie ujęcie. Potrzebny nam będzie odkurzacz i mocna siła. W tym odcinku pokażemy Wam krok po kroku, bez ściemy, jak zrealizować takie krótkie intro, czyli sekwencję ujęć reklamowych do social mediów, którą wykonaliśmy dla producenta specjalistycznej kawy MOT. Pokażemy Ci od kuchni, jak to jest zrobione. A jeśli jesteś też filmowcem, to nie zostawaj w tyle, znajdziesz tu kilka bardzo cennych wskazówek, bo pamiętaj, warto rozwijać swój warsztat również w kierunku filmów komercyjnych. Wiele badań wskazuje, że ten rynek w najbliższym czasie będzie mocno rósł. A gdy już Twoje filmy będą błyszczeć niczym droga mleczna na tle dalekich i ciemnych galaktyk, to zyskasz splendor, rozpoznawalność i całą masę nowych klientów. Teraz jest właśnie dobry moment na wciśnięcie subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. I zaczynamy! Film zrealizowaliśmy razem z Panasonicem i flagowym bezlusterkowcem systemu Micro 4 III Lumixem GH6, którego również używamy na co dzień. Zwróć uwagę, że film jest krótki, dlatego bardzo ważne jest operowanie dynamiką i każde ujęcie musi być dopracowane. Zauważ, że są tu ujęcia zarówno w naturalnym tempie, slow motion, czyli w zwolnieniu, a niekiedy są też tak zwane speed rampy, czyli przyspieszenia. W dalszej części filmu powiemy Ci, jak to zrobić i odkryjemy przed Tobą wszystkie tajniki całej produkcji. Dlatego polecam Ci oglądać film do końca. No a teraz takie naprawdę specjalne ujęcie i trudne do tego. Będziemy ciąć ten worek, tak żeby ta kawa się nam wysypała. No i mamy tylko jedną szansę, żeby zrobić to dobrze, dlatego warto użyć tutaj 300 klatek, naprawdę duże slow motion, żeby to się wysypywało tak powoli. No i zobaczcie, jak to wychodzi. Jak widzicie, pierwsze ujęcie naszego filmu jest nagrane w zwolnionym tempie, czyli w slow motion. Na rynku praktycznie każdy nowoczesny aparat czy smartfon oferuje wideo w przynajmniej 120 klatkach na sekundę. Wiele nagrywa nawet w 240 klatkach na sekundę, jak na przykład iPhone od 12 w górę. Niestety nie zawsze jakość jest wystarczająca, bo zwykle tryb wysokiego klatkażu ma obniżoną jakość. Trzeba więc wziąć to pod uwagę. Naszym zdaniem do zrobienia efektownej reklamy lub filmu produktowego 120 klatek na sekundę to absolutne minimum, ale 240 klatek zrobi znacznie lepszą robotę, a my wykorzystujemy do tego ujęcia jeszcze większe zwolnienie. 300 klatek na sekundę, czyli zwalniamy aż 12-krotnie. Oczywiście w dzisiejszych czasach możecie nagrać takie wideo produktowe nawet telefonem. Oczywiście mówimy o tych smartfonach z wyższej półki. Natomiast jeśli ktoś Wam płaci, no to myślę, że warto zrobić to na naprawdę wysokim poziomie. Dlatego my wybraliśmy dzisiaj Lumixa GH6. Nie tylko ze względu na obrazek, ale przede wszystkim na to, że mamy tutaj 300 klatek Full HD. To oznacza, że slow motion będzie naprawdę wolne. Możemy bardzo zwolnić te nasze fragmenty filmu. No a pewnie znacie takie powiedzenie, że w slow motion wszystko wygląda lepiej. I rzeczywiście wygląda lepiej, szczególnie właśnie w wideo produktowym. Drugie ujęcie próbowaliśmy zrobić na wiele sposobów, ale najlepiej wyglądało to, gdy umieściliśmy aparat na statywie i jest ono w finalnym wideo odtwarzane w normalnym, rzeczywistym tempie, co robi dobry kontrast po pierwszym ujęciu mocno zwolnionym. Tym sposobem zwiększamy dynamikę filmu już na samym początku. W czasach TikToka konieczne jest, aby już od pierwszych sekund przykuć uwagę widza. Zauważcie, że do tego filmu rozrysowaliśmy wszystkie ujęcia w bliskich planach. Jest to celowy zabieg, bo film jest bardzo krótki, a jego zadaniem będzie pobudzenie wszystkich zmysłów u widza i przywołanie dobrych emocji związanych z piciem porannej kawy. I dzięki takiemu zabiegowi możemy tego widza wprowadzić bardzo blisko tej akcji i wywołać u niego te emocje, że on będzie czuł zapach kawy, smak tej kawy. Kolejne ujęcie jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ jest nagrane w ruchu, a jednocześnie w montażu mamy tu zarówno normalne tempo na początku, następnie jest slow motion, a na końcu speed ramp, czyli przyspieszenie.
Operowanie tempem to idealny środek do wzmacniania emocji i to, że ten klip w pewnym momencie zwalniamy, wcale nie obniża tempa, a wręcz przeciwnie. Na zasadzie kontrastu slow motion może subiektywnie zwiększać tempo filmu, jeśli jest tylko chwilowe. Takie ujęcia najlepiej zrobić z ręki, dlatego że używając czy gimbala, czy statywu, czy monopodu nie będziemy mieć na pewno ani takiego zakresu, ani takiej swobody ruchów. No i właśnie do tego jest mega ważna stabilizacja. No i tu w GH6 mamy stabilizację matrycy o czułości bodajże 7 EV. Wiem, że niektórym z Was nic to nie mówi, wystarczy wiedzieć, że działa to po prostu rewelacyjnie. No i dzięki temu ujęcia z ręki wyglądają naprawdę mega płynnie, mam pełne panowanie nad kadrem i właśnie o to chodzi. Oczywiście w wielu aparatach i smartfonach jest stabilizacja matrycy, ale jeśli nawet Wasz bezlusterkowiec takiej nie ma, czasem wystarczy skorzystać ze stabilizowanego obiektywu. Dużo nowoczesnych szkieł spełnia tę rolę bardzo dobrze. Jak zrobić takie ujęcie? Potrzebny nam będzie odkurzacz i mocna śmierćca. Momencik, schowajcie na chwilę odkurzacze, bo można to ujęcie zrobić znacznie lepiej. Umieszczamy aparat na statywie, tym razem używamy obiektywu 30 mm f2.8 makro i włączamy tryb 300 klatek na sekundę, bo interesuje nas naprawdę duże zwolnienie. Umieszczamy opakowanie w kawie i zrzucamy na nią ziarna aż do przykrycia pudełka. Zauważyliście pewnie, że ten klip nie wygląda tak jak na filmie? Oczywiście jeszcze nie, ale wystarczy w montażu odwrócić klip tak, żeby odtwarzał się od końca do początku i pod koniec go przyspieszyć. I już mamy nasze ujęcie. Wielu z Was zapewne zastanawia się, jak ustawić aparat do takich zleceń, jak dzisiaj tutaj realizujemy, dlatego specjalnie dla Was teraz mini tutorial. Większość ujęć w dzisiejszym filmie nagrywamy, jak już wiecie, w 300 klatkach na sekundę. W filmie jest zasada, że shutter, czyli migawka, powinna być ustawiona na dwukrotność klatkażu, więc 600. W naszym przypadku jest to 640. Jednak przy tak szybkiej migawce obraz jest niedoświetlony, więc ustawiamy najniższą możliwą wartość przesłony, aby obraz był jak najjaśniejszy. A do tego mała głębia ostrości, która się z tym wiąże, czyli rozmycie tła, też nam służy. Ustawienie samego slow motion w różnych aparatach i smartfonach jest realizowane na różne sposoby. W Lumixie GH6, którym dzisiaj pracujemy, ustawiamy go w menu Variable Frame Rate, podobnie jak w profesjonalnych kamerach. Widzicie to właśnie na ekranie. Ale w niektórych bezlusterkowcach jest to realizowane przy wyborze trybu nagrywania, a niektóre, szczególnie smartfony, mają osobne menu, np. High Speed Recording albo Slow Mo. Zobaczcie, że mamy tutaj ustawiony bardzo wysoki shutter, co oznacza, że do matrycy będzie wpadało dużo mniej światła. Dlatego musimy mieć przynajmniej 3-punktowy setup świetlny i to jeszcze w dodatku taki, którym możemy sterować natężeniem. Dzięki temu będziemy mogli zbudować scenę tak, jak ją zaplanowaliśmy. No i efekt będzie taki właśnie jak na storyboardzie. Tu mamy sekwencję dwóch ujęć, wbrew pozorom nie aż tak łatwych do zrobienia, szczególnie jeśli mówimy o tym pierwszym. Ale oczywiście jak to zrobić u nas, jak zwykle mówimy, wszystko bez ściemy, więc warto subskrybować kanał, wciśnij już teraz ten czerwony przycisk, jeśli jeszcze tego nie robisz. W tym ujęciu będziemy potrzebować bardzo dużą kontrolę nad światłem. Tutaj mamy światło kluczowe z soczewką Fresnela, ono będzie skupiało właśnie tą wioskę światła zaraz nad obiektywem. Tutaj mamy światło kontrujące, nie mamy wypełnienia, bo chodzi o to, że cała reszta musi być zaciemniona. Będzie po prostu bez tła. Trochę kawy już wysypało się na naszą GH6, ale cały dowcip w tym ujęciu polega na tym, żeby był obiektyw makro, bo ta kawa będzie przelatywała bardzo blisko obiektywu. No i co najważniejsze, oczywiście maksymalną ilość klatek tutaj wykorzystujemy i moi drodzy, tutaj 160 jest za mało, 180 jest za mało, 240 jest za mało, my mamy 300, jakby było 500 to też by było fajnie, ale tutaj myślę, że niczym innym nie jesteśmy w stanie tego dobrze zrobić niż właśnie GH6 i 300 klatkami. I tą maksymalną ostrość tutaj mamy, no nie wiem, to jest około 15 cm. Długo testowaliśmy, także to myślę, że jest wartościowy tip. Zauważ, że praktycznie każda firma potrzebuje teraz filmu, aby reklamować i przyciągnąć uwagę użytkowników sieci i dlatego jeśli jesteś filmowcem i nie chcesz zostawać w tyle, powinieneś potrafić tworzyć takie produkcje i wykorzystać szansę, którą przynosi przyszłość.
Drugie ujęcie z tej sekwencji to po prostu spadające ziarna kawy. Znów nagrywamy w 300 klatkach na sekundę, tym samym obiektywem makro, ponieważ ujęcie będzie kręcone z naprawdę małej odległości. Chwilę testowaliśmy, więc wy już nie musicie i najładniej wychodzi, gdy dwie osoby zrzucają niewielkie ilości ziaren w odległości około 10 do 15 cm od obiektywu. Dobra, i dokładnie tu. No teraz jeszcze lepiej. Do takiego wideo produktowego warto użyć naprawdę jasnego obiektywu. My tu mamy oczywiście obiektyw Lumixa 1.7. No jeśli nie macie czegoś takiego w swoim arsenale, to myślę, że do takiego zlecenia nawet warto pożyczyć taki obiektyw. No ale po co nam taki jasny obiektyw? No przede wszystkim też dlatego, że potrzebujemy mieć tutaj naprawdę ładnie rozmyte tło, ładny bokeh. Może niektórzy z Was zapytają, dlaczego w takim razie nie użyjemy pełnej klatki. No a dlatego, że po pierwsze przy takim jasnym obiektywie mamy naprawdę ładne rozmycie tła, naprawdę nic więcej nam tutaj nie potrzeba, ale z drugiej strony matryca mikro 4/3, jaka jest w GH6, daje też znacznie lepsze możliwości, jeśli chodzi o makro, to znaczy każdym obiektywem praktycznie możemy znacznie bliżej filmować. Przechodzimy teraz do kolejnego ujęcia, które jest dość efektowne, a w nim dużą rolę będzie grało światło. Sobie rozsypiłem kawę, zielone światełko, bo jest zielona kawa. Pada w kawę. Mamy tutaj 300 klatek w GH6, więc to będzie tak leciało. To jedno z tych ujęć, które robiliśmy chyba najdłużej, nie tylko z wrodzonego perfekcjonizmu, ale po prostu nie jest łatwo zmusić pudełko do współpracy. Mam nadzieję, że przynajmniej wy zrobicie tego typu ujęcie szybciej dzięki naszemu doświadczeniu. A jaki tu mamy setup świetlny? Na razie mamy 3 punkciki. Tutaj jest cel 60, bo właśnie filowe, czyli wypełniające światło mamy troszkę rozproszone w naszym... Profesjonalny, ewidentnie profesjonalny dyfuzor. Tutaj będziemy mamy kluczowe światło, tam będzie kontrowe, no i dla kolorku damy tutaj jeszcze małe światełka, więc powinno być ładnie. Wiesz, że marnujesz teraz najlepszą kawę z Kostaryki. Tak, no rzeczywiście. Bardzo dobrze. Chyba będziemy musieli ją wypić, tą kawę. Nie może się zmarnować. Największą przyjemnością. Uwaga, akcja! Nie mogło udać się za pierwszym razem, ale w końcu uzyskaliśmy odpowiedni efekt, który już widzieliście wcześniej w filmie. Kolejne ujęcie ma za zadanie pokazać, że jest kilka rodzajów tej specjalistycznej kawy. W tym celu poustawialiśmy na stole nie tylko poszczególne kolorowe pudełka, ale też gadżety opatrzone logo producenta, jak na przykład kubki. Moi drodzy, w filmie produktowym logo nigdy za dużo. Zwróćcie uwagę, że po poprzednim zwolnionym ujęciu początek przyspieszyliśmy, aby zwiększyć dynamikę pod koniec tego całego wideo produktowego, ponieważ zaraz później następuje ujęcie, w którym modelka pije kawę, a ono jest trochę dłuższe i w normalnym tempie. Absolutnie nie chcemy teraz zmniejszać emocji i doznań z oglądania filmu i spowodować, że oglądający go wyłączy, tym bardziej, że część naszych widzów może być nabuzowana dopaminą np. po 3-godzinnej sesji na TikToku. Teraz ujęcie, które realizujemy w tak zwanym niskim kluczu, czyli techniki, która opiera się na głębokich cieniach i wielu ciemnych obszarach na obrazku, w tego typu nagraniach bardzo ważną funkcję pełni oświetlenie. Aby zrobić takie ujęcie w niskim kluczu, kadr powinien być niedoświetlony o przynajmniej 1 do 2 EV. Tą wartość możecie odczytać na wyświetlaczu. W zależności od modelu i marki aparatu, czasami nie możemy zbyt mocno schodzić z ekspozycją o zbyt duże wartości, bo nie wszystkie bezlusterkowce dobrze sobie z tym radzą. Przy takich zleceniach jak dziś warto zainwestować w profesjonalne oświetlenie. A czy taka inwestycja musi być droga? Dziś już na szczęście nie, bo na rynku mamy dostępne nawet takie małe lampki, które są już przystosowane do oświetlenia filmowego. Zwłaszcza gdy nagrywamy jakąś małą scenkę, to w zupełności wystarczą do oświetlenia. Wydatek to jest poniżej 200 zł, więc naprawdę niewiele. My w tym zleceniu wykorzystaliśmy też małe lampy, bo
kolbory CL60, które są, widzicie, bardzo małe, kompaktowe, a i tak idealnie doświetlają nam tutaj całą scenę. Prawdopodobnie co bardziej spostrzegawczy zauważą, że mamy tu aż 6 punktów świetlnych. 4 lampy filmowe i 2 właśnie takie małe i tanie lampki, którymi nie tylko możemy doświetlić elementy planu, ale też stworzyć efekty kolorystyczne. Przed chwilą już widzieliście, przy zrzucaniu opakowania z zieloną kawą używaliśmy właśnie zielonego koloru, a teraz świecimy kolorem zbliżonym do czerwieni. Jak widzicie, światło to dość złożone zagadnienie, dajcie znać, czy jesteście zainteresowani tematem, to może nagramy odcinek w tym jakże interesującym, przynajmniej dla nas, temacie. Warto też w tym momencie subskrybować kanał, jeśli oczywiście jeszcze tego nie robicie. No i moi drodzy, do takich ujęć slow motion dobrze wyglądają ujęcia w ruchu, takie szybkie ujęcia, dlatego że potem jak zwolnimy, to mamy taki majestatyczny, cinematyczny ruch. I właśnie tu dochodzimy do takiego ujęcia, które znów jest nagrane z ręki. Jest to ujęcie zamykające, po którym pojawia się już tylko logo producenta kawy i jednocześnie naszego klienta. Również tu ważną rolę pełni światło. W takich filmach komercyjnych, reklamowych czy produktowych praktycznie w całym procesie nagrania konieczne są lampy filmowe, bo na zastanym świetle, moi drodzy, niestety daleko nie zajedziemy. Efekt zwykle będzie dużo, dużo gorszy. Bardzo ważne jest też, żeby być na bieżąco w trendach wideo w social mediach, bo te bardzo szybko się zmieniają i przez to można zrobić film, który nie będzie już taki skuteczny, jakby mógł być. I właśnie w takich produkcjach klienci kupują nie tylko bardzo ładne ujęcia i artystyczny wyraz filmu, ale też skuteczność tego filmu, dlatego jeśli masz do tego wiedzę marketingową i wiesz, co działa w marketingu, to na pewno będzie to dużym Twoim atutem. Właśnie napiszcie nam tutaj w komentarzach pod spodem, czy chcielibyście troszeczkę takich tipów, co działa w marketingu wideo, bo my mamy już troszeczkę doświadczenia w tej kwestii. No i oczywiście moglibyśmy się z Wami tutaj trochę podzielić, ale napiszcie nam, czy chcecie. Zachęcam Was też do subskrypcji kanału. Tu zawsze znajdziecie wiele ciekawych tematów ze świata wideo i dronów filmujących, a tymczasem wybaczcie, idziemy napić się kawy. Dzięki za to, że jesteście z nami i do zobaczenia w następnym odcinku.